Czy wiedziałeś, że nie posiadając pewnego punktu w umowie, twoja para może zerwać z Tobą umowę w przeciągu roku i to bez podania przyczyny i jest to w 100% legalne. Miałem tak samo zdziwione oczy jak ty. Dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi punktami, które musisz mieć w swojej umowie, żeby uniknąć kopotów. Zaczynajmy. Jeden punkt o tym, żeby w ważnych momentach ceremonii jak przysięga, jak zakładanie obrączek, nie było innych fotografów poza tobą. Jest to ważne o tyle, że jeżeli nie będziesz miał tego punktu i zdarzy się sytuacja na ślubie, że nagle szalony wujek z lustrzanką sprzed 20 lat nagle ci staje na środku ślubu i robi zdjęcia i w taki sposób zasłania tobie. To są rzadkie sytuacje, ale one się mogą wydarzyć, więc wtedy, no niestety, jeśli nie mogę z tymi zrobić, to powiesz parze, że niestety. Tutaj się zdarzyła taka sytuacja, nie miałeś na to wpływu, i właśnie zdjęcia są na przykład z tym dziadkiem w tle na pierwszym planie albo gdzieś z boku, no bo po prostu tak się ustawił. Jest ważne, żeby para poinformowała swoich gości, którzy mogą potencjalnie mieć takie zapędy, jak właśnie fotografowanie razem z tobą, żeby tego unikali, żeby zostawili swoje aparaty w domu, bo w końcu jesteś ty i na pewno wykonasz świetną robotę. Także warto mieć ten punkt informacyjnie, żeby para mogła właśnie przekazać swoim gościom, żeby nie brali swoich aparatów albo przynajmniej. Robili te zdjęcia z ławki, a nie wychodząc i się gdzieś kręcić wokół Ciebie i pary młodej, która właśnie bierze ślub. Dwa, w przypadku kradzieży nośników danych lub ich zniszczenia nie z naszej winy, jedynie oddajesz dodatek. I jest to kontrowersyjny punkt, chociaż tak naprawdę nie powinien taki być. Bo oczywiście jako fotograf my musimy zrobić wszystko, żeby danych, czyli zdjęć ze ślubu, nigdy nie stracić, ale no, czasem się tak zdarzy, że ktoś ci może po prostu te zdjęcia ukraść. Albo nagle aparat uzna, a zepsuje ci kartę. Różne sytuacje się zdarzają, czasami zupełnie nie z naszej winy, i w takim wypadku byłoby słabo, gdyby para miała możliwość ciebie zasądzić na kilka tysięcy, jeżeli stało się coś nie z Twojej winy. Także jest to podpunkt, który ci zabezpieczy przed jakąś taką bardzo brzydką ewentualnością, która miejmy nadzieję, że się nie zdarzy, więc go miej w swojej umowie, ale przede wszystkim sam staraj się o to, żeby. Zrobić, dokonać wszystkich możliwych rzeczy, żeby tych danych nigdy nie stracić. Na przykład aparat na dwa sloty SD, dwa dyski zewnętrzne, w których robisz backup. Ogólnie o tym, jak robić łatwy i tani backup, będzie inny odcinek, dlatego teraz tylko o tym wspomnę. Jeżeli jest, to sprawdź komentarz i, i opis i może on już tam będzie. Także miej po prostu pewność, że nic się złego nie stanie, ale miej też, te, miej też ten punkt, jakby coś złego się stało, żebyś nie ponosił z tego tytułu jakichś konsekwencji, które mogą zniszczyć kompletnie Twój biznes. Trzy. Punkt o tym, że osoba zamawiająca akceptuje Twoje portfolio, Twoją estetykę zdjęć, Twoje barwienie tych zdjęć, generalnie wszystko, co się wiąże razem z tobą i aparatem, który masz w ręce. Oraz jeszcze, że akceptują, że to Ty będziesz robił selekcję. Pierwsza część oczywiście odnosi się do sytuacji, w których być może para po oddaniu zdjęć będzie wielce zaskoczona, bo te zdjęcia są inne niż się spodziewali. Niestety tak może się zdarzyć na przykład, gdy zostaniesz polecony przez Twojego znajomego albo z jakiegoś polecenia, i uznają, że skoro ta osoba poleca mi tego fotografa, to go biorę, nawet nie patrząc na to, co robi. I potem może wyniknąć brzydka sytuacja, że ej, ale czemu te zdjęcia mają nienaturalne kolory? Wtedy mówisz, no, ale na mojej stronie było widać, że mają takie kolory. No jest na szczęście rzadka sytuacja, ale może się zdarzyć, mi chyba się raz zdarzyła. Nie musiałem się powoływać na ten punkt, załatwiłem to polubownie, ale żeby para miała pewność, że wie, co bierze, to lepiej mieć taki punkt. A co do selekcji zdjęć, to oczywiście jest on po to, żeby nie było potem sytuacji, gdzie są zdjęcia, które robiłeś na przykład, nie wiem, z tańca albo z sesji. Oczywiście zawsze starajmy się dawać wszystkie poprawne zdjęcia, przynajmniej taka jest moja opinia. Ale może się zdarzyć, no, że jakieś zdjęcie było nieostre, albo uznałeś, że no, to zdjęcie powiedzmy, ma pewne. Na przykład była jakaś dziwna zabawa i nie chcesz do końca takich zdjęć pokazywać, nie chcesz, żeby były one z tobą kojarzone z jakichś dziwnych sytuacji, więc wtedy możesz uznać, że nie chcesz dawać tego zdjęcia i właśnie w taki sposób zabezpieczasz się przed sytuacją, kiedy para na ciebie naciska, że nie ma wszystkich zdjęć, które podobno wykonałeś. Warto to mieć. Miejmy nadzieję, że nie będziesz na takiej sytuacji, ale oczywiście ciągle mówimy o o tym, żebyś po prostu zabezpieczyć na wypadek wszystkiego. A jeszcze dodam, że żeby uniknąć sytuacji, że powiedzmy na stronie miałeś, używałeś innego presetu, a para dostaje inny preset, wtedy może mieć pewne zastrzeżenia, hej, w portfolio miałeś inne kolory, to osobiście zalecam raczej trzymać się jednego presetu, żeby po prostu mieć pewność, że zawsze zdjęcia będą takie same, a do tego na przykład polecam mój oszewski preset, który go używam na każdym swoim zdjęciu i dzięki temu mam pewność, że nigdy nie będę mieć tego problemu, że para uzna, że zdjęcia są w innych kolorach niż pokazywałem. Zapraszam Przepraszam, jest tutaj link oraz w opisie. Punkt czwarty. Sfotografowanie wszystkich gości na weselu nie jest celem reportażu, czyli Twojej pracy. Punkt niejednoznaczny, bo bardzo mocno chcę podkreślić, że jeśli para chce mieć zdjęcia rodzinne, chce mieć zdjęcia grupowe, wykonaj je co do jednej osoby, która chce. W taki sposób unikniesz niezadowolenia klienta. Jeżeli para przed zeceniem, powie Ci, że zwracaj uwagę na tą osobę lub na tą z jakiegoś powodu, zwracaj na to uwagę, ale Chodzi o takie roszczenie, które po prostu jest niewykonalne, żeby na przykład każda osoba, która tańczyła, była sfotografowana. Czasami jakaś para wyjdzie na dosłownie jedną piosenkę, a potem uzna, że woli się bawić przez rozmowy ze znajomymi. I jeżeli ona nie ma zdjęcia, bo akurat ciebie nie było w tym momencie na parkiecie, no to co zrobisz? Nic nie zrobisz. Może znaleźć się klient, który powie ci: Hej, ta osoba tańczyła, nie ma zdjęcia. No i wtedy. Podpisałeś ten punkt, no, że to nie jest po prostu celem reportażu, żeby każdy był, bo celem reportażu jest po to, żeby oddać emocje, to co się działo w ogólnym stopniu, a nie w takim szczegółowym. Oczywiście ja osobiście sam fotografuję jak najwięcej osób na parkiecie, gdy mogę, ale czasami zdarzy się taka sytuacja, że kogoś nie uchwycę. Nie z mojej intencji, ale na przykład z tego powodu, że ktoś tańczył tylko w jednym bloku i zdarzyła mi się taka sytuacja. Nie powoływałem się na ten punkt, ale on jest, jeżeli by się sytuacja zaogniła, także warto, żebyś tego również miał. Punkt piąty. Efekt końcowy zdjęć jest zależny od światła, od miejsca. I para wsłucha się wskazówki fotografa, w jaki sposób sprawić, żeby zdjęcia były jak najlepsze. Na pewno nieraz nie dwa Ci się zdarzy, że ktoś zakochany w Twoich zdjęciach portfolio będzie miał wyobrażenie, że jego zdjęcia będą wykonać dokładnie tak samo. A się okazuje, że sala jest trzy razy brzydsza, że cały dzień było pochmurnie. No i nagle te zdjęcia są delikatnie inne, na co osobiście my nie mamy wpływu. No Zawsze są jakieś rzeczy, na które fotograf nie ma wpływu, dlatego żeby uniknąć pewnego rozczarowania klienta, no to. Miejmy ten punkt, żeby jakby na niego powołać. Że no niestety chciałbym, żeby te zdjęcia były takie jak na mojej stronie, ale były takie warunki, jakie były. Ogólnie fajnie jest poinformować pary, że ok, ro robię na tej sali zdjęcia, ale przygotuj się, że ona jest brzydko oświetlona. Albo, że na przykład wybrałaś DJ-a, który używa kolorowych świateł, więc będzie to mniej boho niż to, co mam na stronie, generalnie warto informować o tych klientów jeszcze przed podpisaniem umowy, ale jeżeli i tak będzie jakiś, jakaś dziwna sytuacja, że ktoś uzna, to nie jest to samo. No to przede wszystkim sprawdź w swoim sercu. czy na pewno dałeś siebie 100% na tym zleceniu, ale jeżeli dałeś siebie 100% i efekty są takie, to nie jest twoja wina, i warto mieć taki podpunkt, żeby przypomnieć klientowi, że efekty są zależne również od miejsca oraz oświetlenia. No, i na przykład pytanie, czy posłuchali Twoich wskazówek, które dałeś, żeby po prostu zdjęcie były jak najlepsze. Punkt szósty, jeżeli w wypadku choroby, lub wypadku lub innego zdarzenia losowego, ty wybierasz zastępstwo za siebie w postaci fotografa o podobnym stylu, o podobnej cenie albo nawet takiej samej, i dopiero jeżeli para na to się nie zgodzi, żeby to był ten, którego wybrałeś, dopiero wtedy jest zwrot zadatku albo nawet dwukrotności zadatku, no bo mimo wszystko to jest Twoja wina, że jest umowa zerwana. No słuchajcie, życie jest, jakie jest. Czasami się rozchorujesz tak mocno lub masz jakiś wypadek, kontuzję, no, że niestety nie możesz doczeć na zlecenie. Generalnie, żeby uniknąć sytuacji, że od razu zrywasz umowę no i płacisz podwójny zadatek, czyli niejako płacisz odszkodowanie parze młodej za to, że nie możesz być, to warto mieć ten punkt, żeby po prostu po pierwsze znaleźć za siebie zastępstwo, które będzie adekwatne do twojego stylu, jest to dużo wygodniejsze, plus oczywiście budujesz pewne kontakty, ktoś, jeśli polecisz ty kogoś, to kiedyś ktoś poleci ciebie, to jest bardzo fajne, ale też dajesz pewien komfort psychiczny parze, że cokolwiek się stanie i tak będzie jakiś fotograf na jej ślubie. To, czego zaakceptują, to już jest ich decyzja, ale ty ze swojej strony zrobisz wszystko, żeby właśnie tego fotografa mieli. To jest przydatne dla nich w szczególności, jeżeli coś się wydarzy na przykład trzy dni przed, no bo wtedy jest nagle... Stres idzie na maksu do góry. Musimy szybko znaleźć kogoś na zastępstwo. W ogóle, kurczę, dawno tak nie przeglądałem fotografów. Kto jest teraz dobry, kto nie jest dobry. A ty jako fotograf profesjonalny, który zajmujesz się tym długo, prawdopodobnie wiesz, kto będzie miał wolny termin albo przynajmniej kto będzie dobry. Więc będziesz mógł od razu kogoś polecić. Więc to jest i mniej stresu dla ciebie, i mniej stresu dla pary. Także warto mieć ten punkt. Punkt siódmy. Fotograf może publikować zdjęcia z danego ślubu na swoich mediach społecznościowych oraz stronie z zastrzeżeniem, że nie będzie wrzucał zdjęć kompromitujących lub narażających czyjeś dobre imię osób, które są na zdjęciu. Ja od siebie jeszcze dodaję, że jeżeli jakiś gość po zobaczeniu zdjęcia nie chce, żeby było ono publikowane, to może mi je wysłać na e-mail z zaznaczeniem, że nie chce, żeby to zdjęcie było publikowane, ale to tylko taki mój przepis, nie musisz tego dawać. Choć dla bezpieczeństwa być może warto go również mieć. No generalnie ten punkt chyba mówi sam za siebie, tak? Robimy swoją pracę nie tylko po to, żeby zarobić, uszczęśliwić klienta, ale żeby też pokazać, potencjalnym klientom, co potrafimy, w jaki sposób pracujemy, więc warto, żeby po prostu mieć tą zgodę na publikację zdjęć. To jest generalnie bardzo skomplikowany temat, w szczególności gdy jest RODO i ogólnie prawo się w tej kwestii zmienia, więc generalnie jest to śliskie, no ale musimy w jakiś sposób pokazywać naszą pracę, a samo zdjęcie z sesji, gdzie para wyrazi zgodę na prezentację, no to, to trochę mało, nie? bo warto też zobaczyć inne zdjęcia, na przykład z wesela. Więc generalnie jest to skomplikowany temat, ale na pewno warto mieć takie coś w swojej umowie. Punkt ósmy, dodanie punktu o maksymalnym czasie oddania zdjęć. Nawet jeżeli potrafisz oddać reportaż w miesiąc, to lepiej, żebyś nie wpisywał miesiąca. Wpisz tam na przykład trzy miesiące, no 6 jest trochę już straszne, ale może mieć te 6 miesięcy, ale zawsze tłumacz parze, że to jest tylko i wyłącznie maksymalny czas, żebyś nie stresowali już dostaną zdjęcia na przykład po pół roku, bo raczej parę tego nie lubią. Plus tak dodatkowo jeszcze powiem, że warto mieć też napisane, że czas oddania albumów liczy się od momentu, jak para wybierze zdjęcia, jeżeli oczywiście dajesz wybór zdjęć do albumu Parze Młodej, ale jeżeli tak robisz, to mniej taki punkt, ponieważ para po prostu lubi zwlekać z wybraniem tych zdjęć. Czasem jej to zajmie 3 miesiące, 4 miesiące. Jeżeli masz ten maksymalny czas oddania od. Dania im tej możliwości, na przykład 3 miesiące oddania im możliwości wyboru zdjęć, a nagle się okazuje, że musisz się to po prostu dopraszać non-stop, żeby wybrali te zdjęcia, bo inaczej tak naprawdę zerwiesz poniekąd umowę, nie dotrzymując wszystkich punktów. Więc miej ten punkt, że albumy oddajesz na przykład 3 miesiące, ale od momentu wybrania zdjęć przez parę modą. Ale wracając do istoty tego punktu, to. Miej ten wydłużony czas, ponieważ nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Lockdown sprawił, że wszystkie na przykład śluby były bardzo blisko siebie i nagle ciężko było oddać w normalnych terminach zdjęcia, no bo. Nie było kiedy obrabiać, tak? Wciąż musieliśmy fotografować, więc wszystko się na siebie nałożyło. Inna sytuacja, możesz być mocno chory, możecie rozłożyć na miesiąc i nagle no, nie potrafisz też oddać w tym terminie miesiąca, który obiecałeś. więc miej po prostu wydłużony czas, ale koniecznie informuj, że raczej to są niestandardowe momenty oddania, a raczej będzie to dużo szybciej, ale w umowie niech będzie dłuższy czas. Punkt dziewiąty, Zamawiający nie może zmieniać kadru, kolorów i w przypadku rzucenia zdjęcia musicie oznaczyć. Niestety, nawet mając ten punkt, i tak zdarzają się przypadki, że Twoja para niestety zmieni kolory, co bardzo boli nasze serca fotografów, ponieważ mieliśmy na to konkretną wizję, jeśli chodzi o kolory, i chcieliśmy takie mieć, ale no nic, warto przynajmniej o tym parze przypomnieć, że raczej sobie tego nie życzymy, właśnie mając taki podpunkt. A oznaczenie autora jest konieczne względem na nasze prawo, ponieważ gdy para mimo wszystko płaci za nasze zdjęcia, to i tak nie staje się ich posiadaczem, ale po prostu może je wykorzystywać dalej. Takie jest prawo, więc warto mieć taki podpunkt, żeby poinformować. No w dodatku jeszcze możemy napisać na przykład, że nie można tych zdjęć używać w celach komercyjnych, ale to już dla chętnych. Punkt lub podpunkt dziesiąty. Gwarancja ciepłego posiłku, napoi oraz miejsca siedzącego. Może brzmieć to śmiesznie, bo w naszej kulturze polskiej na szczęście jest tak, że... Zazwyczaj fotograf, DJ i każdy inny wykonawca ma oddzielny stolik, ma dostęp do wszystkich dań, które są sterowane przez restaurację, plus do jeszcze jakichś tam deserów i tak dalej, napoi też. Ale właśnie je, zawsze jest jakiś powiedzmy 1% par, które mogą o tym nie pamiętać, więc warto im w taki sposób, właśnie mając ten punkt, delikatnie przypomnieć, że wy też tam jesteście, nie tylko pracujecie, ale potrzebujecie też odpocząć i coś zjeść. Także na wszelki wypadek miej taki, taki punkt, choć. Naprawdę lepiej, żebyś nie musiał z niego skorzystać, bo to będzie bardzo niezręczne. Punkt jedenasty. Informacje, w jaki sposób możesz przedłużyć swój czas pracy, oraz o oczepinach. Ale zajmijmy się najpierw tym pierwszym. Chodzi o to, że zdarzą się sytuacje, powiedzmy, że para będzie chciała ciebie na godzinę dłużej. I co wtedy, jeżeli tego punktu nie ma w umowie? No, jest taka licytacja na żywo, musisz myśleć, co z tym zrobić. Lepiej mieć od razu rozwiązanie na taki problem i mieć na przykład zapisane, ile kosztuje dodatkowa godzina twojej pracy. Oraz na przykład, czy podejmuje tę decyzję paramoda, czy na przykład ty musisz się na nią zgodzić. Miej takie informacje, ponieważ to cię oszczędzi wielu kłopotów. A jeżeli chodzi o czepiny, to niestety zdarzy się, że są one planowane o północy, a mogą zacząć się o godzinie X. Tak naprawdę jest ona niewiadomą. Nie Czasami na przykład paramoda się źle czuje gdzieś znikną, gdzieś się plączą po pokojach hotelowych. Wtedy DJ albo zespół ich szuka i wszystko się rozciąga w czasie. Generalnie, jeśli to się przesunie 50 minut, to nie ma problemu, ale jeżeli będziesz czekać na to godzinę, to możliwe, że coś się w środku troszkę zagotuje, ponieważ to już przekracza twoje godziny pracy, które miały być. W różnych też miejscach w Polsce oczypiny trwają nie pół godziny, a na przykład godzinę lub półtorej lub dwie. Słyszałem wiele historii, także lepiej, żeby ich uniknąć, mi na przykład informacje. Że oczepiny muszą się na przykład zacząć maksymalnie pół godziny po północy i trwać na przykład maksymalnie pół godziny albo godzinę. A jeżeli trwają dłużej, to jest według tego cennika poprzedniego, czyli dodatkowa godzina pracy. W taki sposób unikniesz rozczarowań, że na przykład pracujesz godzinę dłużej i nie masz za to zapłacone. Lepiej być przejrzystym i mieć taki zapis, żeby uniknąć pewnych kłopotów. Wtedy też para wie, że warto porozmawiać z DJ-em czy zespołem, żeby no było to powiedzmy w pewnych ryzach zachowane. Chodzi o czas oczepin. Także warto to mieć. Punkt 12 to zapisanie ceny, jaka będzie musiała zapłacić para moda. Ale dlaczego to jest ważne? Ponieważ nie chcemy tutaj żadnych ukrytych dodatkowych kosztów, bo pary mody tego nie nienawidzą. Oczywiście możesz uznać, że jestem hipokrytą. Przed chwilą powiedziałem o dwóch punktach, które tak naprawdę definiują ostateczną cenę i mogą ją zmienić, ale to nie są ukryte koszty, bo dokładnie mówimy od czego zależy przedłużenie tej pracy, na przykład przedłużony czas oczepin albo ustalenie obu strony o dodatkowej godzinie pracy. To nie są ukryte koszty, bo para o tym wie, bo zapisaliśmy to, ale jeżeli coś się wydarzyło na weselu, co uznaliśmy, no nie, to to sprawia, że muszę wziąć więcej nie, nie róbmy tak. Zawsze miejmy tak, że cena na umowie jest ostateczna, nie doliczajmy nic. Pary mody po prostu nie cierpią dodatkowych kosztów, także nie miejmy ich. Dodatkowo powiem, że warto też mieć informacje o noclegu, jeżeli taki jest potrzebny, i na przykład o przybliżonych godzinach pracy, żeby nie było sytuacji, że podpisujesz umowę dwa lata wcześniej i para moda mówi, no, zaczniemy gdzieś tam przygotowania o 12, a dwa lata później się okazuje, że są one o 7. Takich rozstrzałów nie chcemy, więc lepiej to zapisać, żeby potem mieć pole do dyskusji właśnie, czy, że omawialiśmy się troszkę inaczej. Oczywiście, jeżeli to się przesunie godzinę lub w tą, czy we w tą, to nie róbmy problemów, bo naprawdę różne rzeczy się zdarzają. Czasami para nie może po prostu ślubu zrobić na ustaloną godzinę i muszą go zrobić godzinę wcześniej. O takie rzeczy, w mojej opinii, nie powinniśmy się czepiać i tak dalej, ale jeżeli jest to znaczny rozstrzał, no to wtedy warto o tym podyskutować, a żeby o tym dyskutować, musimy mieć to w umowie, więc przybliżony czas pracy również miejmy. Punkt 13 to posiadanie informacji o RODO. Można to napisać na wiele sposobów. Ja nie jestem prawnikiem, żeby doradzić najlepszy. Ja, ja mam osobiście taki punkt, że w celu rezerwacji terminu przetwarzam dane osobowe i potem one są usuwane po wykonaniu zlecenia. Coś takiego, sam pomyśl, w jaki sposób chciałbyś to zapisać, najlepiej to skonsultuj z kimś i mieć taki podpunkt, żeby mieć to RODO z głowy, no bo ono istnieje i raczej będzie już z nami na zawsze. Punkt 14 dotyczy wstępu, w którym powiedziałem, że jeśli nie zrobimy pewnej rzeczy, para młoda może w przeciągu roku zerwać z Tobą umowę bez żadnych konsekwencji i finansowych, i prawnych. A dzieje się tak wtedy, gdy nie poinformujemy pary, że podpisują umowę poza naszą siedzibą i z powodu tego mają 14 dni na odstąpienie od umowy. Jeżeli nie masz takiego punktu w swojej umowie, teraz go zrobię wyjątek i napiszę dokładnie, jak u mnie on wygląda, tutaj. Więc zapisz go sobie albo powiedz bezpośrednio przez swoje usta parze młodej podczas podpisywania umowy, że jeżeli podpisują umowę z tobą na przykład w kawiarni, w jakiejś restauracji, a nie w miejscu, które jest wpisane jako, twoja, jako twoje biuro lub siedziba pracy, to mają 14 dni na zerwanie umowy. Bo jeżeli, powtórzę, jeśli ich nie poinformujesz, to mają na to rok. Więc sam zdecyduj, czy wolisz mieć niespodziankę po roku, czy po 14 dniach. Możesz myśleć, no dobra, po prostu tego nie powiem i wtedy oni o tym nie wiedzą, bo prawie nikt o tym nie wie. Okej, okay, ale jeżeli wiedzą, to mogą być potem nieprzyjemności, więc ja osobiście wolę, żeby para zerwała ze mną umowę w ciągu 14 dni. No bo jeżeli zerwą w ciągu 14 dni od podpisania, to nie do końca nawet chciałbym, żeby oni byli moimi klientami, bo jeżeli, jeżeli robią coś takiego na początku naszej współpracy, to co dopiero mogłoby się stać potem. Więc tak naprawdę ten podpunkt nie robi nam krzywdy, bo jeżeli ktoś właśnie zerwie w ciągu tych dwóch tygodni, no to papa, <laughs> nie będziemy jakoś super żałować, ale mamy właśnie bezpieczną głowę, że nic się nie stanie później. I nie będzie takiej sytuacji, że na przykład para odwołuje. My chcemy zadatek przynajmniej mieć z tego wszystkiego, no bo termin był zajęty, a oni mówią: ale podpisaliśmy w restauracji, a nie w twoim biurze, więc w sumie czemu miałbym coś płacić, nie? Więc taka sytuacja będzie unikniona, jeżeli będziemy mieć taki punkt i nie wymyśliłem tego ja. Wpadł na to Kamil Spódniewski, którego pozdrawiam. Dzięki, Kamil. Na pewno uratujesz mi i wielu innym skórę dzięki temu, że właśnie się tym podzieliłeś. Punkt 15 to pożegnanie, ponieważ nie było punktu 15. Nie wiem, już nic więcej. A fajniej to brzmiało, gdyż jest 15 punktów, a nie 14. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!